Naprawdę bardzo się cieszę, że animacji doczekała się niedawno walka Gojo z Tojim. Byłem bardzo ciekaw, jak podejdą do tematu, który jest jednym z moich ulubionych momentów z mangi i naprawdę wyszło to ciekawie. Zauważyłem przy bezwiednym przeglądaniu TikToka, że ludzie nie do końca rozumieją, jakim cudem Toji pokonał Gojo przy pierwszym podejściu. Dzisiaj pokrótce postaram się przedstawić wam, co sprawiło, że Fushiguro mógł po prostu rozklepać Niebieskookiego. Intro. Po dotarciu do wyznaczonej lokacji, Gojo zmęczony misją, lekko mówiąc, stracił czujność. To oczywiście był idealny moment dla asasyna w postaci Fushiguro, który przez cały czas tylko czekał na taką okazję. W jaki sposób Toji przyszedł niezauważony? Cóż, jest to naprawdę niezwykła postać. Większość osób, które znamy w serii, są czarodziejami Jujutsu. W środku nich tętni przeklęta energia, Toji jednak jej nie posiada. Pomijając oczywiste problemy z tym związane, takie jak brak możliwości wykonywania specjalnych technik, ma to jeden malutki plus. Osoby takie jak Gojo nie są w stanie wykryć go po śladach mocy. W końcu sam Fushiguro jej nie posiada. Ponadto w grę wchodzi termin Heavenly Restriction, zjawisko, gdzie w zamian za brak przeklętej energii postacie dostają naprawdę potężne power-upy fizyczne i dlatego Toji jest takim badassem. Tak zamaskowany, do tego wyszkolony i żądny krwiwojownik ruszył na Gojo z impetem i całym przygotowanym arsenałem. Chwila przepychanki i osłabiony już wcześniej Gojo został jeszcze przytłumiony chmarą małych klątw, latających głów. I cóż, w końcu zdezorientowany i rozpykany Gojo całkowicie spuszcza swoją gardę, gubiąc się w tym, co się dzieje. Moment ten wykorzystuje Toji, wbijając się Satoru w gardło i przeciągając ostrze przez całe jego ciało w dół. Skutecznie go unieruchamia, a na sam koniec częstuje sztyletem w głowę. I to, co tu zaszło, wymaga krótkiej analizy. Ostrze, którego użył Toji, to Inverted Spear of Heaven, albo inaczej odwrócona włócznia niebios. To cacko ma naprawdę nietypowy feature. Zasilane przedziwną przeklętą energią, ostrze umożliwia anulowanie każdej techniki czarowników Jujutsu. Jest to całkowita neutralizacja jakiejkolwiek umiejętności z tego zakresu, także nieskończoności Gojo. Na nic zdała się wrodzona, praktycznie niezniszczalna bariera, którą wytłumaczyłem w innym odcinku na kanale, gdyż została ona rozbita w pył. Wiemy jednak, że Gojo przeżył. Dlaczego? Cóż, nastąpiło tutaj małe niedociągnięcie i przeoczenie delikatnego szczegółu ze strony Tojiego. Robiąc to, nazwijmy nową fryzurę Satoru, czytaj dziurawiąc mu łeb, skorzystał on z innego ostrza, co pozwoliło białowłosemu na natychmiastową reakcję. Jaką? To już dokładnie omówię wam w kolejnym materiale. Podsumowując, po pierwsze zasadzka. Toji czekał na odpowiedni moment, by zaatakować Gojo. W trakcie walki korzystał z możliwości jeszcze większego otumanienia swojego przeciwnika. 2. Działanie w cieniu. Nie mogąc zostać wykrytym przez Satoru, miał on znacznie lepsze pole działania. 3. Szybkość i zwinność. Gojo mógł równać z ziemią cały teren, a same próby trafienia w Fushiguro spełzały na niczym z powodu poprzednich punktów. Toji mógł unikać jego ataków, trzymając dosłownie palec w nosie. 4. Boski arsenał. Cudowna broń, którą jest odwrócona włócznia niebios, umożliwiła Fushiguro zniweczenie działania jednej z największych zagrożeń ze strony Gojo, jego nieskończoności. To, w jaki sposób Gojo udało się przeżyć i z czym to się wiąże, dowiecie się już na dniach. Dajcie znać, czy chcecie więcej tematyki Jujutsu Kaisen na kanale. Ja tymczasem się z wami żegnam i do usłyszenia już niedługo. Łosz!